Mam prośbę, proszę mnie nie nagrywać. Ale to się umawialiśmy. Proszę mnie nie nagrywać, naprawdę. Chyba, że taką masz pamięć złą, że musisz sobie Andrzej, otwarcie. Muszę ja otwarcie. Nie chcę występować na YouTubie, bo ja nie jestem Andrzeju, osobą to... media. Ja nie chcę zwiększać oglądalności. To zmniejsz. Bardzo proszę. Pamiętaj, że zmniejsza się wtedy, jak człowiek bez sensu pokazuje rzeczy. Ale to nie. No tak, no tak. Bardzo proszę, proszę mnie nie nagrywać. To proszę oddać mi skuter. Proszę mnie nie nagrywać. Proszę mi oddać skuter. Skutera już nie ma. Sąd już no napisał, to... co trzeba. Przepad. No, nie ma przepad. No to proszę iść do sądu. Nie ma przepad. No jak nie? Porozmawiamy. Dowiem się, dlaczego przepadł. Jeszcze raz proszę. Proszę mnie nagrać. Andrzeju. Już Andrzeju, zawsze mogę tylko nie puścić, ale nagranie potrzebuję. No to dziękuję. Jeszcze raz powiem. Proszę mnie nie nagrywać. I proszę uszanować. To co powiedziałem. Andrzeju, to za daleko poszło. I teraz słuchamy. O. Aha, żeby się nagrywał. Dzień dobry. Jeszcze raz powiem. Proszę mnie nie nagrywać i proszę to uhonorować. No i teraz dobrze. To ja chciałem zacząć, właśnie widzimy się w MZDM-ie z panem Andrzejem Buchaczem. Tak, Andrzej przygotował tutaj akta dla mnie, które Andrzeju nie ma nadziei, powiedziałeś, na odebranie skutera. Jakie nadzieje? No. Nadziei nie ma już na odebranie skutera? Nie ma. Nie ma ani jednej? To ja nie wiem. A może być wszystko przekształcone w pozytywny sposób? Mamy ostateczne postanowienie sądu, w którym jest napisane, że pojazd przepadł na gminę. Na gminę. Dzień dobry. Dzień dobry. A czy wszystko może być? Orzec przepadek na rzecz gminy miasta Jaworzna pojazdu marki Symnio o numerze SJ626 stanowiącego własność Rafała Sterckiaka. Czyli moja własność. Ależ przepadło. Ale czyja to jest własność? Nie chcę na ten temat dyskutować, no, ale mamy postanowienie, ja nie będę dyskutował z postanowieniem sądu, bo to nie moja taka rola. To nie jest moja rola. Ale czyja to jest własność? Ten skuter, co przeczytałeś, czyja to jest własność? Zgodnie z postanowieniem. Według ciebie, sądu. Ale czyja własność jest, ja się pytam. Zgodnie z postanowieniem sądu. Ale jak jest postanowienie? To do ciebie przedtem chciałem się dowiedzieć o stanie z własności może, tak? No proszę, to jest napisane. Ale... Proszę sobie, dostałeś dokumenty, proszę, ale to jest wszystko. Ja nie będę nic wymyślał poza tym, co napisał sąd. No ja teraz przyjdę z Andrzejem porozmawiać, a nie czytać. No to, Andrzej mi mówi czytać, a ja mówię z Andrzejem. Andrzeju, czyja jest własność? Bardzo mi przykro. Zgodnie z postanowieniem Andrzeju, sądu. Czyja jest własność skutera? I nawet można pytać. To, moja? No, ale ja odpowiadam, przecież wszystko, całe postępowanie było w sądzie. Dobrze, a może jakiś raport byśmy Andrzeju zrobili? Napisz sobie. Znaczy się, że na ten moment... Wnosisz coś do tej sprawy? MZ1, MZDIM. Nie wie, czyja jest własność. Nie pisz, czyja. Zgodnie. Ja się pytam, czyja własność. Zgodnie z postanowieniem. Pisz. MZD. Ale ja zgodnie z postanowieniem. Nie, ja tak nie piszę. Ja to tak nie piszę. Ja piszę tak. Nie. Co wnosisz do tego tematu? Andrzeju, dowiedziałem się, czyja jest własność. Mówię. A u ciebie na dzień dzisiejszy. Tak? Na dzień dzisiejszy. Zgodnie z postanowieniem sądu. Punkt pierwszy. Ale to słownie. Proszę. Dostałeś ten dokument? Przekazałem ci ten dokument. Zgodnie z tym dokumentem. Na czym polega rozmowa? Rozmawiamy, a nie tam. Dokumenty to potem. Ale urzędnik. Czy ja poruszam temat dokumentów? Ale urzędnik rozmawia na podstawie dokumentów. I tyle w tym temacie. Na podstawie własnego umysłu może. Proszę nie robić wycieczek. To nie jest wycieczka, to jest prawda. Nie szukaj niczego, niż swój własny umysł. Proszę, to jest umysł urzędnika. Proszę nie robić wycieczek. Czy jest postanowienie. Czyja jest własność? To mówię. Co urzędnik odpowiada na pytanie, bo ja Andrzeju nie będę pytał po 100 razy, bo mi się bateria skończy. No to ci mówię, na dzień dzisiejszy, czyja zgodnie jest z postanowieniem sądu, sygnatura, czy nagrywa pytanie się? Za...
Mogę pytać, zadać pytanie? Zadałeś pytanie, jakie? Odpowiadam. Jakie jest pytanie? Czy jest własność? Na dzień dzisiejszy własność zgodnie z postanowieniem sądu sygnatura akt 1NS... Ale nie czytamy, Andrzeju, czytanie było... To się nie uczę na pamięć Andrzeju, czytanie było później, nie. Nie ma proszę czytania. Mi nie tykać dokumentów. Masz swoje, ja mam swoje, mamy jednoznaczne dokumenty. Andrzeju, to też moje jest podobno. Tamte też są twoje. Ale mogę czekać. Ale proszę mi tu nie grzebać. Skupmy się. Skupmy się, bo nas miliony oglądają. Słuchaj, miliony chcą się dowiedzieć, czy ale jest ja nie chcę, żeby mi miliony oglądały. Ja nie chcę ci zwiększać oglądalności. Już za granicą oglądają. W Niemczech oglądają już, w Wielkiej Brytanii oglądają, podobno w Chinach już oglądają. Andrzeju, czyja jest własność? Bo to jest tajwańska rzecz. Ja już powiedziałem. To jest tajwańska rzecz, słuchajcie. Przyjechała do Polski i Andrzej teraz nie wie, czyja to jest. No z moja. Wiem, ja już powiedziałem. Andrzej, czy to prawda, że to jest mój skuter? Ja już powiedziałem, że na dzień dzisiejszy, tak? Już powiedziałem, to tak? Zgodnie z postanowieniem sądu i tak dalej. Dokumenty dostałeś w piątek. Andrzeju, to nie jest odpowiedź. No, jakbyśmy teraz głosowali, czy Andrzej odpowiedział, czy to była odpowiedzialność? Ale co wnosisz do sprawy? Wnieś do sprawy jakieś dokumenty i idźmy dalej. Andrzej ma być odpowiedzialny, czyli to jest odpowiedzialność, czyli dawać odpowiedzi, a nie opierać się o przekonaniach, wskazywać palcem i uciekać od odpowiedzi, bo to jest ucieczka. Ja nie uciekam od odpowiedzi. Na urzędnik pytanie, pracuje na dokumentach. Czy skuter jest czyjąś własnością w ogóle? Może tak. Niczyją. Ja już odpowiedziałem. No właśnie. Niczyją, czyją, nie wiemy. Nie wiemy, czyja jest skuter. A. Odpowiedziałem na to pytanie i dałem ci dokumenty w piątek, z którymi się zapoznałeś. Po to mi jest właśnie, Andrzeju, nagranie. Słuchaj. To proszę się zwrócić do sądu. Dziękuję. Andrzeju, jest coś takiego, że jak urząd nie wie, co odpowiedzieć, to jest na moją korzyść. Tak. Jak urząd się waha lub nie jest pewny co do czegoś, to jest to na moją korzyść. Właśnie mi oddaje skuter, Andrzeju, popatrz. No zwykły sędzia, ten sam sędzia mi odda skuter. Za to, że mi nie powiedziałeś, czyj jest skuter. No, Andrzeju, no czyli czyj? Mój. Proszę, mój. Proszę działać zgodnie z literą prawa. Działaj. A czy ten skuter jest mój? Ja już powiedziałem. Ale mój jest? Ja już powiedziałem, nie będę się 10 razy powtarzał. Czy nie mój? Jedź no po prostu dalej. Czyli znaczy, że mój, bo ja twierdzę, nigdy że w życiu nie wpychaj swoich ust w moje usta. Ale ja powiedziałem, że jest mój. A ja powiedziałem to, co powiedziałem. Nie, ty nie powiedziałeś, bo to nie są twoje słowa. To są jakieś kogoś, kogo nawet nie widziałeś na oczy, tak naprawdę, Andrzeju. Ale to jest dokument, który jest ważny dla mnie. Ważny, tak. I dla MZT-ją. A jak bardzo? Co to jest ta ważność może dokumentu? Kiedy się widzi, że jest ważny na przykład? Ważny jest. Ważny. To już jest prawomocny. Dobra, to mam drugi dla ciebie, popatrz. Dyspozycja o usunięcie pojazdu. On jest dla ciebie ważny? Te dokumenty, jak ale wiesz, znowu były przekazane do sądu i sąd rozstrzygnął i tyle. Czy on jest ważny? Dyspozycja o usunięcie pojazdu numer 20/23, czy jest ważna? Bo dla ciebie dokumenty są ważne. Wszystkie są ważne. Ten jest ważny? No to, do czego ty zmierzasz? Do tego, że ważny jest po raz drugi, Andrzej nie chce odpowiedzieć, czy ten dokument jest ważny. Sąd rozstrzygnął. Te dokumenty zostały wszystkie przesłane do sądu i sąd rozstrzygnął. Andrzej, ja ci dam drugi mikrofon. A ty w sądzie też byłeś i na ten temat co powiedziałeś ciekawego sędziowi? Nie widziałem się z sędzią, to wszystko było zaoczne. A no to trzeba było iść i rozmawiać. Nie trzeba było, bo to było wielką jedną tajemnicą, nie byłem zaproszony. To było... Nie wiem. Andrzej, nie wiem. Ale na posiedzeniu jakim to było robione? Nie wiem, po prostu... Ale jak nie wiesz, no to czytasz przecież. Jest postanowienie i ty. Ale czytaj. Dostałeś też. Ja nie będę ci cały czas czytał, bo przeczytałem. A teraz, to jest ważne. A teraz czytaj. Na jakim posiedzeniu to było zrobione? Zobacz, bo mi się pytasz takie rzeczy. Proszę iść do sądu. Andrzejku, nie czytałeś tego w ogóle. Andrzeju, ty w ogóle ty sobie przeczytałeś to, co chciałeś, ale nie czytałeś, no, taka prawda, Andrzeju. No taka prawda jest, no. Pierwszy może zacznijmy, jak długo chcesz tu ze mną rozmawiać, bo ja Andrzeju, mam co robić. Nie, ja to pamiętaj, że ja się mogę odnieść do każdego dokumentu. No to się odnosi. I każdego dowodu. Proszę bardzo, tu niech miesiąc... się pan odnosi do każdego dokumentu. Andrzeju, możemy tu miesiąc siedzieć, pamiętaj. Nie możesz mi odmówić nawet, jakby chciał... Przez 8 godzin z tobą tu siedzieć. Nie możesz ale tego ja mam co robić. Ale ja wiem, że masz co robić, tylko że zawaliłeś ze mną, no to teraz bez żadnych za to. Ja nic nie zawaliłem. Andrzej, to taka prawda. No nic nie zawaliłem. Czy ten dokument jest dla ciebie ważny, dyspozycja krótka? Tak? Proszę, no sąd rozstrzygnął. Andrzeju... Wszystkie dokumenty poszły do sądu, jest ważny.
Andrzeju, czyli ja mówię, że nie, czyli znowu jest po mojemu. Widzicie, bo ja od dawna mówiłem, że to jest nieważne, a Andrzej wie o tym. To dlaczego w sądzie nie kwestionowałeś tych spraw? Andrzeju, tu przeczytaj, na jakim posiedzeniu to było. Niejawnym, no to zobacz. No ale informacje dostać mogłeś w każdej chwili się włączyć w ten. No, tak. To się nie włączasz, no, tylko włączasz się do MZDM-u i tutaj nas grelujesz cały czas. No i tak to wygląda. Ja nie chcę nikogo zbyć. Po prostu pamiętasz naszą rozmowę na samym początku? To było 22 kwietnia. Pamiętasz naszą rozmowę? Muszę odebrać. Tak, to 22.04. No, słucham. No. Tak, jestem tu na sali, no. Nie jestem. Jestem tu na sali z panem Rafałem i sobie rozmawiamy. No, to mnie ciągnie za język, tu pan Rafał, ja tłumaczę wszystkie dokumenty i tyle. A on mnie chce, że tak powiem, przyjąć do wiadomości. Tak, bo nagrywa. Ja powiedziałem, że żeby nie nagrywał. Dobrze, to dziękuję. Dziękuję, tak powiem. I nie uczestniczę. Dobrze, dziękuję. O mnie rozmawiałeś, Andrzeju, w pracy? Tak, pani kierowniczka do mnie wiąże. Kierowniczka? Nie mam uczestniczyć z panem w tej rozmowie, bo jest nagrywana i kończymy. Ale która, kto to powiedział? No, kierowniczka. A nazwisko? Nazwisko? Ania, tak zwana Ania Stusz-Sośnierz, ta co tak mi uciekała. Dziękuję. Ta co mi uciekała, tak? Dziękuję. Ania. Czyli, a może mi jakiś artykuł dać, że nie wolno tu nagrywać, czy że tak proszę powiem. Nie nagrywać. Ale Ania, polecenie to... mojego przełożonego. Ale czytasz mi to na piśmie? Polecenie mojego. Proszę nie eskalować, proszę wyłączyć, opisać to wszystko na piśmie. Andrzej, daj mi to na piśmie. Dziękuję. Andrzej, daj mi to na dziękuję. Piśmie. A z kierowniczką mogę się widzieć? Proszę się, do sekretarza. Z dyrektorem, Magdaleną Kępny. Proszę wejść do sekretariatu, Andrzeju, i umówić. Andrzeju, dyrektorem Magdaleną Kępny. Proszę do sekretariatu. Dobrze, dziękuję ci już. Dobrze, dziękuję ci już, Andrzeju. Ja też chcę. Dziękuję ci bardzo. Ale tak jeszcze tak na dobro, to pamiętasz nasze spotkanie 22 kwietnia telefonicznie? No usiądź jeszcze. Pamiętasz nasze? Ja to tylko krótko, bo to mnie boli. Przypomnij. 24 kwietnia? Na pewno masz nagrane w telefonie. Przypomnij. Co powiedziałeś? Mam 200 zł. Wystarczy te 200, żeby wziąć auto i ten swój motorek i wyjść? Tak, wystarczy, jeszcze dostaniesz resztę. I co się stało, że nie przyszłeś przez potem motorem? Opowiem ci, byłem 3 razy na policji, bo muszę najpierw mieć papier, żeby do ciebie przyjść z 200 zł. To ja nie wiem, co się tam stało, no, na tej widzisz, policji. No to ci tłumaczę, 3 razy byłem po papier. Na policji. To ja nie wiem, co się tam stało, co im ale zrobiłeś dlaczego takiego, że ci tego papieru nie wydali. No to widzisz, za trzecim razem mnie porwali i zamknęli. Tak, jak byłem po papier, to mnie porwali i zamknęli. No to nie umiesz rozmawiać chyba z ludźmi. Nie, bo oni porywają, zrozum. Ja przychodzę po papier. Ale to ja cię nie porwę. Andrzeju, także Andrzeju, dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję za tą rozmowę. Andrzeju, proszę wszystko na piśmie opisać, złożyć. Z kim pan chce, proszę się rozmawiać. Dobra, Andrzeju, dobra, załatwiłem wszystko u ciebie, fajnie się nagrało, podoba mi się to, Andrzeju. Andrzeju, ja tego nie przegrałem, ja to wygrałem. Ja to duże pieniądze wygrałem, bo Andrzeju, ja do każdego dowodu się mogę odnieść, zapraszam. Że ty mi uciekasz. Zapraszam. Uciekasz i warunki stawiasz i Ania Stusz-Sośnierz ma przewalone za ten telefon. Zapraszam. Ma przewalone za ten zapraszam. Telefon. Zapraszam. A gdzie znowu? Co? Gdzie znowu mnie zapraszasz? Żeby wyjść z tego pokoju. Andrzeju, ja się zbieram powolutku, daj mi chwilkę. Jeszcze mogę sobie tu posiedzieć z widzami. Andrzeju, no idź już do swojej roboty już. Ale nie mogę cię zostawić tutaj. Ale to jest co? To jest korytarz. Ale... Korytarz, no. No nie jest skalny. Ale patrz, jeśli teraz muszę szybko wyjść. Muszę szybko wyjść, bo Andrzej mi pomaga, żebym wyszedł z budynku. Andrzeju... Nie z budynku, z tego pokoju. Na korytarzu. To nie jest jakiś pokój. Gdzie to jest pokój? To jest pokój, a w środku jest korytarz i pokoje. Co to jest w ogóle? To jest sala konferencyjna, mi powiedziałeś. Proszę, nie robić tego.
Andrzeju, powiedziałeś mi, to jest sala konferencyjna i... Więc... Ja idę dalej, bo... No proszę. Żebym jeszcze był wyrzucany. No nie podoba mi się to, Andrzej, jak to nazywać, wiesz? I pamiętaj, że też dyrekcja to zobaczy, twoja... Magdalena Kępny. A jeszcze na koniec, może byś mi powiedział, Andrzeju... Ja skończyłem. Ale czekaj, ten podpis. Do każdego dowodu się mogę odnieść, jak teraz mówisz. A podpis, jaki to chodzi? Co? Możesz mi przeczytać, co to jest za litera, jak się podpisała Magdalena Kępny? Proszę... No proszę cię. Taki ma podpis i tyle. A nie, jak się... Jaka to jest litera? Przeczytasz mi o ten podpis? Jest czytelna pieczątka, nie. Jest... Podpis jest nieczytelny, ja nie mogę go przeczytać. Przeczytaj mi podpis. No proszę cię. Bardzo cię proszę. No ale proszę cię. Już wystarczy tak. No, jest odpowiedzialne. To jest, a jest to podpis w ogóle? Może... Wystarczy. A czy tu jest podpis? Jest parafa. Parafa, no właśnie, a ja chciałem podpis. No i dziękuję. Czy ten podpis chciałeś, tak? Ja chciałem podpis, ty mi dałeś parafę. Parafę, no słyszałem. No dobra, już się nagrałem. To jest pieczątka. No, ja się pytam o podpis. A parafa na jaką? Jakie są litery parafy na przykład? Jak się czyta parafę? Jak się czyta parafę? No ci powiem jak. W żaden sposób. Tak, mówię tak. I to jest taki podpis w żaden sposób. Magdalena jest Kępny, dokument, pozdrawiam. Jest pieczątka, jest... Dobrze, Andrzejku, dobrze. Idziemy. Idziemy. Nie wiem, to wystarczy. To wystarczy. Dziękuję za wodę w ogóle. Andrzeju, a jeszcze byś mi powiedział może o tych zamkach coś, czy wprowadzili te zamki? Przeciwko komu to są te zamki? O, dziękuję. Proszę bardzo. Przeciwko komu są te zamki? Nie będę rzeczy. A to nie idziesz ze mną na dół? To jest moje królestwo. A, królestwo, właśnie dziękuję, szaleństwa. Właśnie ZDM-u jest oni nazwa. Ja sobie nie życzę. Dziękuję, Jadrzyku, dziękuję. O, widzicie. Trzeba być innym na jedną rękę, a teraz wam pokażę coś. Coś, czego nie było. Coś, czego nie było, właśnie. Tak. Może od czego zaczniemy? Tu. Czekaj, ekran mi się załączy. Dobra. Tu jest zamek cyfrowy, którego nie było. O, nawet są drzwi otwarte, nie wiem dlaczego. Widzicie, to czyli nie dopracowali technologii. Nie dopracowali technologii, ja tam nie będę wchodził, bo tu znowu będzie za wdarcie się. Proszę bardzo. No właśnie, a czy tutaj technologię zrobiło? Tu jest zamknięta, tu jest sekretariat. Zobaczcie, w sekretariacie dzieje się tak. To jest cały sekretariat. Tam drzwi na wprost oczywiście są zamknięte. No i tu jest sekretariat. I do tego potrzebne jest to. Widzicie, a tutaj macie, proszę bardzo, możecie sobie podzwonić po urzędnikach. Właśnie. No, widzicie? I tak to wygląda. I podobno oni przyjmują ludzi tutaj, na korytarzu. Tu. Widzicie? A zobaczcie, jaki tu jest hałas. I tu jeszcze jest szyba. Proszę bardzo, w takich warunkach jesteśmy przyjmowani, gdzie tu jest klatka schodowa. Ja tu byłem przyjmowany ostatnio. Dobrze, to kończę, bo mam materiał, wystarczy, a resztę w komentarzu.